Witajcie, kochani! Zapraszam serdecznie na prognozę miesiąca kwietnia, który będzie znowu bardzo intensywny, ale także kolejny miesiąc maj. Rozpoczynamy nowiem w znaku barana, następnie dochodzi do bardzo intensywnej konstelacji koniunkcji Marsa z Saturnem w znaku wodnika. 12 kwietnia. Druga szczególna konstelacja Jowisz łączy się z Neptunem w znaku ryb. O, obie planety czują się bardzo dobrze w tym znaku. Z jednej strony jest to konstelacja wysoko spirytualna, wysoko duchowa, mająca spełnić i zrealizować marzenia i życzenia. Z drugiej strony, niestety, może oznaczać zagubienie może oznaczać nieszczęście może oznaczać wygnania, rezygnację. Wyjazdy, kapitulacje, zagubienia czy też poszerzenia e, nieszczęścia i mgły. Pod koniec miesiąca 30. dochodzi do drugiego nowiu z pierścieniowym zaćmieniem słońca w znaku byka, i ten now jest wyjątkowy, ponieważ jest w koniunkcji do e, Urana. Takie konstelacje mieliśmy przed 84 laty, czyli miesiąc jest napełniony wysoko intensywną, nawet bym powiedziała znowu ekstremalną energią i dzisiaj będę omawiała, jakie szanse, jakie możliwości mają wszystkie znaki Zodiaku. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Baranki i zapraszam na prognozę miesiąca kwietnia. Ten miesiąc jest dla Ciebie bardzo ważny. Słońce znajduje się w Twoim znaku do 20 kwietnia, następnie będzie przechodziła także planeta Merkury, co oznacza, że nie tylko masz urodziny, i ja już teraz życzę wszystkim barankom spełnienia marzeń, spełnienia życzeń. Wykorzystaj ten czas, ponieważ jest to najlepsze cztery tygodnie w roku, aby podjąć inicjatywę, aby odpowiednio skierować swoją energię, aby pomyśleć o swoich życiowych planach, aby tą energię odpowiednio skierować na cele życiowe, które chcesz osiągnąć. Ponieważ słońce w znaku barana doda ci dużo mocy, dużo motywacji, dużo energii, dużo wiary. I siły. Teraz jest najlepszy czas do podejmowania inicjatyw, do podejmowania, do rozpoczynania, do rozpoczynania czegoś nowego, do inicjowania nowych planów, nowych wizji. Nawet bym powiedziała do 28 następnego miesiąca tego miesiąca, 28 tego miesiąca, ponieważ 28 pluton wyrusza w bieg, w bieg wsteczny, i teraz masz najlepszy czas, najlepszy czas. w w tym roku, do zainicjowania czegoś nowego. Jednocześnie ze Słońcem w Twoim znaku będziesz porządkował tematy relacji, tematy partnerstw. W jakich relacjach się spełniasz? Z kim chcesz współpracować? Z kim chcesz yy, kooperować? Może będzie także temat zmiany swojego imię, zmiany swojego wyglądu. Może będziesz poprawiał swój imię, więcej siły, więcej wiary, więcej radości życia, więcej energii ognia, tej energii, którą najbardziej lubisz. Piątego dochodzi do y, trudnej konstelacji połączenia Saturna z Marsem. Mars działa jeszcze korzystnie dla Ciebie do 15 kwietnia. Czyli Twoja planeta, twoja, y, twoja energia, Twoja siła w znaku wodnika, obie planety są korzystnie, tak? Czyli w sekstylu, że masz dużo szans, dużo możliwości, ale może być tak, że razem z tym połączeniem, uwaga, y, 5 kwietnia, bo jest to z jednej strony energia tego Marsa chce zadziałać, chce inicjować. Saturn mówi stop, stop, zaczekaj, nie śpiesz się. Tu mogą być jakieś zakończenia, jeżeli chodzi o pewne przyjaźnie. Może zrezygnujesz z jakiejś grupy, może zrezygnujesz z jakiejś organizacji. Podczas tego dnia, 5 kwietnia, nie forsowałabym nic na, na siłę, nie wymuszałabym też, jeżeli chodzi o kontakty, o, o przyjaźnie, czy grupy, czy jakieś na, na przykład social media, ale zaczekałam, ponieważ ten Mars stoi korzystnie do 15 kwietnia, ale także Wenus, planeta miłości, Planeta kreatywności, planeta pieniędzy, może otworzysz się na nowe grupy, może e, będziesz chciał wychodzić na social media, może będziesz zakładał strony internetowe, może będziesz ch chciał się gdzieś e, pokazać, może będzie to takie przygotowanie do, do, czegoś, do czegoś nowego. Mo, może właśnie e, rozpoczniesz coś, czy też be, będziesz wychodził na jakieś tam Instagramy, na Facebooki, na YouTube i tak dalej. Bardzo dobry czas na zamykanie z jednej strony z tym połączeniem Marsa z Saturnem, ale tutaj proszę nic nie forsować, bo nic na, na siłę tu się, tutaj się nie da zrobić, ale energię tego Marsa skierować właśnie na współpracę i na e, kooperację z tymi osobami, z którymi się dogadujesz, z którymi jesteś na jednej fali. Jednej Jednocześnie tutaj będzie można na pewno do 15 zarobić i poznać nowych ludzi, i poznać nowych przyjaciół, tych, z którymi się dobrze rozumiesz, ty, z tych, z którymi jesteś na jednej fali, jednocześnie jakaś grupa, jakaś organizacja, gdzie będziesz się mógł indywidualnie, indywidualnie spełnić. Podczas tego dnia Wenus przechodzi do znaku ryb. I tutaj znajduje się Neptun i Jowisz. Jednocześnie będzie dochodziło, właśnie w znaku ryb, do połączenia Neptuna i Jowisza. Do tego dojdziemy. Jeszcze wcześniej Merkury łączy się z Saturnem. Merkury będzie się łączył także z Marsem i ustawiał w kwadracie do Plutona. Uwaga na, na te dni: 7, 7 kwiecień, 8 kwiecień i 10 kwiecień. E, planety znajdujące się w znaku wodnika działają korzystnie, korzystnie dla, dla Ciebie, czyli nowe znajomości, dużo kontaktów, ale też widzę dużo zmian ze swojej strony. Będzie się bardzo sortowało w grupach przyjaciół. Może być tak, że na przykład z kogoś się rozczarujesz, może być tak, że z kogoś tam zrezygnujesz. Z jednej strony będą się pojawiać nowi ludzie, ja bym się otwierała na to nowe. Otwierałabym się na to nowe, gdzie widzisz, na, na przykład czekałeś, chciałeś z kim współpracować, kooperować, czy też liczyłeś na pomoc. Ktoś ci tam obiecał i nagle znika, zostaw to. Nie widzę tutaj, że z tym, z tym połączeniem tego Marsa z Saturnem coś się uda. Wręcz przeciwnie, nie marnowałabym czasu, nie marnowałabym energii. Słońce i Mars działa na Twoją korzyść, czyli nowe, nowe inicjatywy, nowe projekty, nowe zadania, nowe koleżeństwa. Nowe przyjaźnie, które będą korzystne dla Twojej, dla twojej przyszłości. I dziesiątego czwartego, uwaga: tak? czyli Merkury ustawia się, ustawia się w kwadracie, w kwadracie do, do Plutona. Ten Merkury z tym Merkurem do 11 jest bardzo dobry czas na otwieranie własnych działalności, na wchodzenia w nowe projekty, na nowe, nowe interesy wszelkiego rodzaju, dlatego naprawdę inicjuj działaj, wykorzystaj ten czas do. Ostatniej minutki takiej, takiej energii naprawdę nie, nie będziesz miał przez cały rok. Jednocześnie do, do 20 kwietnia poprawy sytuacji finansowych, wejścia w nowe projekty, bardzo dobry będziesz w komunikacji, w sprzedaży, w kontaktach może w sprzedaży online. Bardzo dobry czas na rozmowy wszelkiego rodzaju, czy też poznawanie ludzi, ale oczywiście zarabianie pieniędzy i zabezpieczenie się na przyszłość. 11. Merkury przechodzi do znaku byka, to nic nie szkodzi, tutaj pozostanie przez następny czas, i w znaku byka ustawiając się przed tobą, będziesz kierował razem z tym Merkurym swoją energię na tworzenie zabezpieczeń, czy też zarabianie pieniędzy swoimi talentami, swoimi, swoimi predyspozycjami i tutaj dużo energii. W znaku byka oczywiście chodzi o pieniądze, chodzi o zabezpieczenia, może to będą jakieś nowe pomysły, może będą jakieś nowe idee, może postanowisz wykorzystać jakiś właśnie talent do tego, żeby tych pieniążków było coraz więcej. Połączenie Jowisza z Neptunem 12 kwietnia. Podczas tego dnia Słońce stoi w trygonie do Księżyca i w sekstylu do Saturna w Twoim znaku, w Twoim znaku Barana, bardzo dobry dzień. Jednocześnie to połączenie tego Neptuna i Jowisza odbywa się właśnie za Tobą, czyli w domu, w domu ryb. Może być tak, że y, podczas tego dnia decyzje, myśli, Inicjatywy, jakieś działania, jakieś przemyślenia, jakiś sygnał z zewnątrz, wszystko cokolwiek tutaj będziesz podejmował, bo jakieś działania, ponieważ słońce stoi w trygonie do księżyca, w Twoim znaniu, w Twoim znaku, i w sekstylu do Saturna, działając dla Ciebie na korzyść, mają wpływ na następne 12 lat. Okay. co ci wpadnie do głowy co pomyślisz to może być jakieś marzenie to może być związane z jakąś tęsknotą to może być związane z jakąś inspiracją że będziesz zainspirowany czymś to może być ponieważ w 12 domu to się odbywa w Twojej głowie, to może ci się przyśnić. To może być jakieś objawienie, tym to może być taki pomysłowy dobromir, że nagle spadnie ci jakaś, wpadnie ci jakaś myśl do głowy, lub też, że jakaś, jakieś marzenie, jakaś tęsknota, coś, o czym dawno, dawno już myślałeś. Będziesz to realizował, ponieważ Jowisz leci 11 maja, wchodzi do Twojego znaku. Planeta szczęścia, planeta ekspansji. Łap się tej myśli, łap się idei, może nie od razu mów wszystkim, ponieważ to jest 12 dom. Może być tak, że rozpoczniesz coś w ukryciu, może być tak, że jeszcze nie będziesz nikomu nic mówił, ale będziesz się będziesz nad tym pracował. Dla niektórych właśnie może to oznaczać praca, rozpoczęcie jakiejś pracy w ukryciu, nauka czegoś nowego, działanie, akcja, inicjatywa, czy też rozpoczęcie na jakiegoś projektu. Może będziesz rozwijał swoją intuicję, może będziesz się uczył astrologii, ezoteryki czy wszystko co jest związane z tematami ezoterycznymi, spirytualnymi. Niektórzy z Was mogą z tą konstelacją wyjechać nawet bardzo, bardzo daleko. To może być także emigracja. To mogą być wyjazdy gdzieś, gdzie nikomu nawet nic nie powiesz i znikniesz nam na jakiś długi czas. To może być zaplanowanie jakiegoś urlopu, jakiegoś retreatu, to może być jakiegoś warsztatu, ale przede wszystkim jakiejś inicjatywy, i w tym domu, domu ryb jest takie pogodzenie się ze sobą, zrozumienie siebie, zakończenie jednego tematu, zamknięcie tych te tematów przeszłości, lub też jakiegoś marzenia i życzenia, które rozpuści się. Odejdzie, a to, które naprawdę chcesz zrealizować, czy o nie zawalczyć, czyli jedno będziesz zamykał, a drugie będziesz inicjował, będziesz działał, będziesz coś rozpoczynał. Z tym słońcem w sekstylu do Saturna daje ci to zabezpieczenia, daje ci to trwałość, daje ci to pieniądze, daje ci to spełnienie, daje ci nową strukturę życia. Odważ się to robić. I po, ponieważ. Ta konstelacja połączenia Jowisza z Neptunem wpływa na następne 12-13 lat. Wykorzystaj te idee, te myśli, które będą Ci tutaj wpadać do głowy. Podczas tego dnia nie podczas tego dnia dalej. 15. Mars przechodzi do, do znaku ryb i tutaj w tym znaku ryb czuje się e, tak sobie. B będzie na pewno korzystniej działał do, do, do 15. w znaku wodnika, ale podczas jeszcze koniunkcji tego Jowisza, Jowisza z Neptunem. Mars w, w 12. domu za tobą w znaku ryb do końca miesiąca właśnie praca. Przemyślenia, praca, praca jakaś w ukryciu, jakieś tematy ukryte, coś robisz, co nie pokazujesz, może właśnie wyjazdy, może będziesz gdzieś znikał, może będziesz przygotowywał się do czegoś, może będziesz się rozwijał, może będziesz się uczył czegoś nowego, aby później, jak Mars przejdzie do Twojego znaku, zainicjować i wyjść tu z inicjatywą. 15. Lilit, czarny księżyc przechodzi do znaku raka. Z Lilit, która pozostanie tutaj 9 miesięcy w znaku raka, Fokus jest na domu. Uwaga, prowokacje. Ponieważ Lili szuka sprawiedliwości, szuka równości, nigdy nie pozwala na podleganie wszelkiego rodzaju. Mogą być w domu jakieś prowokacje, mogą być jakieś zmiany, może być też jakaś sytuacja przez następne, e, prze, przez następne miesiące, że coś już przez następne 9 miesięcy, że e, jakaś osoba. Czy też ja, jakaś sytuacja, ma, może Ci pokazać, nie czuję się tu bezpiecznie czy chcę coś zmienić, czy chcę zmienić tą aurę, to może być albo osoba, albo jakaś sytuacja, albo jakaś inicjatywa, gdzie będziesz dbał przede wszystkim o to, aby w domu czuć się bezpiecznie, aby czuć się przytulnie, aby czuć tą aurę domu. Uwaga, na pewno z Lilit nie wchodziłabym w prowokację, ponieważ Lilit ciągle będzie prowokować i jeżeli wejdziesz w tą prowokację, to mogą tutaj być różne problemy. Czyli nie dać się sprowokować. 16. Pełnia w znaku, w znaku wagi z Marsem w znaku ryb i Merkur jest w sekstylu do Wenus, do Urana i Słońce w kwadracie do Plutona. Znowu taka transformująca pełnia Księżyca, jak cały, jak cały miesiąc kwiecień, ale także maj. Ta pełnia odbywa się w Twoim domu relacji. Tu będziesz sprzątał w tych relacjach. Tu będziesz sprzątał, tak, czyli Słońce w kwadracie do Plutona i Merkury w sekstylu do Wenus w koniunkcji, Wenus w koniunkcji do, Wenus w koniunkcji do Urana, nie. Merkury, tak, Merkury w koniunkcji do, do Urana. Są to porządki w relacjach i partnerstwach wszelkiego rodzaju. Czyli te relacje, te partnerstwa, gdzie coś nie pasuje, gdzie jesteś w relacjach uzależniających, gdzie jesteś w relacjach duszących, gdzie w relacjach czy to prywatnych, czy to zawodowych, profesjonalnych, gdzie jest tylko coś udawane, gdzie jest tylko utrzymywane coś dla danego statusu, będziesz tutaj zakańczał, będziesz tutaj wychodził, będziesz tutaj rezygnował, słońce jeszcze jest w Twoim znaku, siła jest, siła jest przy Tobie. Dobrze, Merkury przechodzi już do znaku byka, ale ten Merkury w znaku byka także da Ci więcej pewności siebie, da Ci też wie, większe poczucie wartości i nie widzę, że będziesz dalej utrzymywał relacje, które są destruktywne. 20 słońca opuszcza Twój znak, czyli do 20 wykorzystaj Twój czas, dlatego żeby po prostu zrealizować te wszystkie plany, te wszystkie zamierzenia. I ja bym już na początku, czy też podczas urodzin, naprawdę nawet napisała sobie na kartce takie poważne decyzje, poważne plany na następne 12 miesięcy i sprawdzała raz po raz, odhaczała, czy rzeczywiście to dokańczasz, czy rzeczywiście to finalizujesz. Uwaga, zbliża się Jowisz do Twojego znaku, i ty masz teraz być najszczęśliwszym znakiem Zodiaku. 20 słońce przechodzi do barana, tutaj będzie się spotykało z, z Merkurem i z Uranem, ustawia się przed tobą, a to jest, że będziesz więcej zarabiał pieniędzy przez następne 4 tygodnie. Ty pracujesz, nie widzę, że otrzymujesz, ale że ty zarabiasz te pieniądze, że ty będziesz tych pieniędzy miał coraz więcej, że ty będziesz wykorzystywał do tego swoje talenty, swoje predyspozycje i właśnie większa pewność siebie, większe poczucie, poczucie wartości, 24: Merkury, znowu tak, czyli Merkury w tym miesiącu, uwaga, tak, czyli po, ponieważ będą różne konstelacje: Merkury w szexul do Saturna, do Marsa w kwadracie do Plutona, i następnie w kwadracie do Saturna 24, 27 i 28, rozpoczęcie czegoś nowego. Możliwe, że, czyli jeżeli chcecie otworzyć własne działalności, czy rozpocząć coś nowego, do 28, następnie Pluton. 29 przechodzi w bieg wsteczny do 8 października. Tak? Nie jest to dobry jakiś czas na, na otwieranie własnych działalności, ale ja nazywam z tym Plutonem w biegu wstecznym. Jest to czas raczej taki pożegnania, zamy zamykania, odchodzenia, uporządkowania, bo ta energia niestety działa. Działa do, do tyłu, tak bym to określiła, tak? czyli motor idzie w drugą stronę. Do 28 jest najlepszy, najlepszy czas na zainicjowanie i robienie czegoś nowego. 32 Nów księżyca w tym miesiącu z pierścieniowym zaćmieniem słońca w znaku byka i w koniunkcji do Urana. Nagłe, nieoczekiwane, szokujące zmiany, ponieważ ten Nów odbywa się w Twoim znaku. I Merkury będzie podczas tego dnia jeszcze przeskakiwał do bliźniąt, ustawiając się korzystnie na twoją, na twoją korzyść. Może właśnie rozpoczęcie czegoś nowego, inna forma zarabiania pieniędzy, otwieranie własnych działalności, wchodzenia w miejsce komfortu, robienie tego, co lubię, co kocham, co jest, co jest moją pasją, co jest moim zainteresowaniem. I jednocześnie z Merkurem, który przechodzi do znaku Bliźniąt także nauka, kursy, rozwój, handel, przekaz wiedzy, przekaz informacji, pracy online lub też, że niektórzy z Was, no widzę niektóre baranki będą także w, ty, w tym miesiącu miały jakieś pomysły z tą konstelacją jewisza do, do Neptuna, wyjazdu, przeprowadzki, emigracji, które mogą przeforsować przez następne 6 miesięcy. Zaćmienia przynoszą efekty, czy też pokazują efekty do po 6 miesięcy y, po y, zaćmieniu. Ponieważ ten uran jest raz na 84 lata tutaj, jest, jest też pewność, że Ty rozpoczniesz coś nowego, coś progresywnego, coś niebywałego, co przyniesie Ci poprawę sytuacji finansowych, ale także da więcej pewności siebie. Dziękuję Barankom. Wspaniały miesiąc przed Tobą. Jeszcze raz spełnienia marzeń, spełnienia życzeń. Wykorzystajcie naprawdę ten miesiąc dla siebie. Z, razem z tym Merkurym, razem z tym Nowym, razem z tym Słońcem masz najlepsze karty tutaj do realizacji siebie. Przechodzimy do byka. Byki, ten miesiąc będzie wyjątkowy. Zaćmienie, drugie zaćmienie, poprzednie było już w roku 2021. Teraz 30. zaćmienie w Twoim znaku, w koniunkcji, w koniunkcji do Urana na Nowiu. Musisz też wiedzieć, że 4 tygodnie przed zaćmieniem, czyli od 1 kwietnia do 16 maja znajdujemy się w korytarzu zaćmień. Wszystkie inicjatywy, wszystkie wydarzenia, wszystkie jakieś sygnały. Ja bym sobie nawet zapisywała coś ważnego. Ktoś do mnie ważny zadzwonił, nagle, nieoczekiwanie, ktoś mi coś zaproponował, ponieważ teraz, nawet do 30 i do 16 maja, przebywając w tym korytarzu e, zaćmień, pamiętałabym, że decyzje, czy też to co, e, to, co teraz inicjujesz, podejmujesz, ma charakter stały i nieodwracalny. Okay. Jednocześnie z zaćmieniami mogą dla osób, które są szczególnie urodzone do około 30, zaraz do, do tego dojdziemy, rozpoczniemy od początku, ich życie może się radykalnie, kompletnie zmienić z planetą uranem planetą niespodzianek planetą nagłych, nieoczekiwanych zmian. Nie będzie to do zatrzymania, nie będzie to do prze, przeskoczenia. Tu jest, że działa przeznaczenie i idzie w kierunku odnowy, w kierunku rewolucji, w kierunku spełnienia osobistego, w kierunku odmłodzenia, zrealizowania swoich marzeń, swoich życzeń i wychodzenia ze stagnacji, w kierunku komfortu i robienia tego, co naprawdę kochasz. Miesiąc kwiecień rozpoczynamy nowiem w znaku Barana. Drugi nów będzie 30 w Twoim znaku i ten nów w Twoim w znaku Barana rozpoczyna się za tobą. Podczas tego, po, podczas tego dnia, także Merkury jeszcze do 11 znajduje się w znaku Barana, i tutaj widzę, że. Niektóre, niektóre byczki będą się uczyć, niektóre byczki będą się rozwijać. To, mogą by, to, to może być wszystko, co jest związane z tematami spirytualnymi, to może być wszystko z tematami ezoterocznymi, ale też praca nad jakimś projektem czy też praca nad jakimś pomysłem, który jeszcze nie będziesz. Pokazywał. Jednocześnie na pewno dobry czas na zajęcia się swoim zdrowiem, tak? czyli może z, ty, z tym Merkurem będą robione jakieś badania, może będziesz tutaj um, otrzymywał, czekał na jakieś, na jakieś wyniki, dobry czas do wyjechania na urlop, do wyjechania do przeprowadzek wszelkiego, e, wszelkiego rodzaju, ale także może niektórzy z Was pomyślą na przykład o jakichś wyjazdach do sanatorium. Nów w znaku Barana, widzę, że będzie w Twojej głowie, jest to jakaś myśl, jakaś idea, jakiś pomysł, za zaprojektowanie czegoś nowego, co jeszcze nie będziesz nikomu pokazywał. W tym domu dwunastym za Tobą jest takie pogodzenie się samym ze sobą, zrozumienie siebie, pogodzenie się ze swoją duszą. Nawet ten Nów jest bardzo dobrym dniem na pogadanie ze sobą. Na porozmawianie ze sobą. Czy też może nawet na wideo włączyłabym wideo e, na, na telefonie, tutaj, gdzie macie zdjęcia, i po, pogadałabym ze sobą. Czy też po, porozmawiałabym ze sobą, co chcę, po, ponieważ jest to jeszcze czas przed Twoimi urodzinami. Słońce będzie 20 kwietnia, wchodzić do Twojego znaku. Co zostawiasz z, e, z tych ostatnich 12 miesięcy? Co chcesz pożegnać? Z czego rezygnujesz? Od czego odchodzisz, co zamykasz, bo już nie ma tego, nie, nie ma sensu, czy też nie ma dla ciebie znaczenia, otwierając się na nowe. To jest ten nów, że zaplanujesz tutaj w swojej głowie, przemyślisz jakiś nowy plan, jakąś nową ideę, którą później dopiero będziesz objawiał, gdy słońce wejdzie do Twojego znaku. 5 kwietnia uwaga, Mars stoi w, w konjunkcji do Saturna w kwadracie do Twojego słońca, ponieważ Mars działa niekorzystnie jeszcze do 15 kwietnia, szczególnie dotyczy to ostatnie dekady. <coughs> ostatnie dekady byczków, uwaga, bo także Wenus znajduje się do 5 i jeszcze 4 w znaku, w znaku Saturna. U Ciebie chodzi o status. U Ciebie chodzi o karierę, u Ciebie chodzi o pracę. Może być tak, że mogą być jakieś zgrzyty, czy jakieś problemy z przełożonym, gdzie razem z Saturnem już może coś przemyśleć, że chcesz robić coś innego, że chcesz rezygnować, z jednej strony, będziesz chciał podjąć jakąś inicjatywę, to jest ten Mars, z drugiej strony ten Saturn powie nie. Tak? Czy przeznaczenie powie, nie, jeszcze nie teraz. Czy też będziesz chciał coś, coś zrobić, coś zainicjować, a Saturn znowu cię zatrzyma, e, dając taki sygnał, że podczas tego dnia nie należy nic forsować, nie należy nic robić na siłę, tak? czyli 5 kwietnia. Jednocześnie no, to jest takie jechanie z hamulcem ręcznym po, pod górkę. Tak? Z jednej strony hamulec ręczny, z drugiej strony gaz do dechy, i to się nie uda. Tak? Czyli nic nie forsować, spokojnie uważać, ponieważ jest to konstelacja także wypadków, dramatów, konstelacji kryzysu, konstelacji wojny. Nie ryzykowałabym podczas tego, podczas tego dnia, szczególnie jeżeli chodzi o temat kariery, te, temat pracy. Jeżeli nie możesz, na pewno nie e, umawiałabym się, czy też nie przeprowadzałabym jakichś bardzo ważnych rozmów, jeżeli chodzi o urzędy, jeżeli chodzi o przełożonych temat ojca, tak samo tak, czy mo, może będziesz tam jakiś bardzo ważny temat miał, on powie ci nie, czy nie wiem, będziesz chciał na przykład pożyczyć pieniądze, czy też może będziesz chciał, aby oddał ci pieniądze i on też ci powie nie. Także uwaga, nic nie forsować, ten dzień będzie trudny. Dobra wiadomość, Wenus przechodzi od 5 kwietnia do znaku Ryb i ustawia się pozytywnie obok Jowisza i Neptuna. Razem z tą Wenus do końca miesiąca bardzo dobry czas na miłość, na relaks, na zarabianie pieniędzy, na poznawanie nowych ludzi, na wejścia w nowe przyjaźnie, w nowe znajomości. I w tym znaku ryb, tutaj będzie 12 dochodzi do wyjątkowej koniunkcji Jowisza z Neptunem, Wenus także przynosi nie tylko dobre znajomości, powodzenie na social mediach, czy też bardzo dobry czas na kreatywność, na kreatywność, na tworzenie jakichś tam Instagramów, jesteś zainspirowany, przy okazji zarabiasz sobie pieniądze, ale także bardzo dobry czas byłby na miłość i poznanie kogoś wśród przyjaciół. Siódmego Merkury w Sextylu do Saturna i ósmego Merkury, Merkury w sekstylu do Marsa i następnie ustawia się także w kwadracie do Plutona. Czyli ten siódmy, ósmy, dziesiąty. Uwaga, taki trudny czas, jednocześnie, po, ponieważ ten Merkury znajduje się jeszcze do 10 za Tobą, tutaj wszelkie plany bym raczej pomału. Następnie Merkury od 11 przechodzi do Twojego znaku. Tata, -ta. czas na biznesy, czas na interesy, czas na wyjazdy, czas na rozmowy, znowu poprawy sytuacji finansowych, znowu jesteś pełen inicjatywy, znowu masz dobre pomysły, czas na rozmowy, na kontakty. Na, na wystąpienia wszelkiego, wszelkiego rodzaju, i tutaj pozostanie ten Merkury do końca miesiąca w znaku, w znaku byka, że będziesz bardzo ro, rozgadany, przynosząc ci korzyści i także y, zabezpieczenia. Połączenie Jowisza z Neptunem to połączenie. Odbywa się u ciebie w pozytywnym sekstylium nowe szanse i nowe mo możliwości. Wszystko, co się wydarzy, wszystko, co się pojawi, wszystko, co się przyśni, wszystko, co ci wpadnie do głowy, ma wpływ na kolejne 13 lat. Jobisz jest w tym znaku raz na 13 lat, a to połączenie jest raz na ponad 160 lat i dla ciebie może oznaczać spełnienie życzenia i marzenia w domu jedenastym, w domu takim, które należy w astrologii do najprzyjemniejszych, spełnienia marzeń, spełnienia życzeń, powodzenie na social mediach, protekcja ze strony przyjaciół, poznanie kogoś nowego, miłość wśród przyjaciół. Może będziesz ty zakładał jakieś organizacje, czy też wejście do jakiejś organizacji tematy dzieci, tematy spełnienia marzeń związanych z dziećmi. Może niektórzy z was planują dziecko, może niektórzy z Was zaadaptują dziecko, może pojawi się jakieś dziecko, które jest przeznaczeniowe, z którym będziesz na fali, tak? Czyli dla Ciebie jest to taka bardzo piękna konstelacja i razem z Wenus, która także będzie się łączyła z Jowiszem i z Neptunem i Wenus czuje się no, tutaj wspaniale, tak? Czyli temat kreatywności, temat inspiracji, temat... Wydarzenia czegoś niebywałego, czegoś, czegoś pięknego, na które byki mają się otworzyć, <laughs> na które byki mają otworzyć swoje serce na tych nowych ludzi i na tą nową energię, żeby coś zmienić, ponieważ uwaga, jesteś. Już przed tym zaćmieniem i już będzie coś się działo, już będą sygnały, a wszystko co się dzieje 4 tygodnie przed zaćmieniem i 4 tygodnie po zaćmieniu, czyli aż do 16, bo 16 maja, 16 maja następne zaćmienie, otwieramy się na te pozytywne impulsy i na szczęśliwy, na ludzi, z którym naprawdę będziesz się czuł na jednej fali i może takie osoby, takich przyjaciół, takie grupy, które nigdy nie miałeś, Taką energię, takie uczucie, której tylko się nie wystrasz. <noise> Będzie na pewno wyjątkowo, magicznie i zaczarowanie. Słońce podczas tego dnia stoi. Yy, Księżyc stoi podczas tego dnia w trygonie do słońca i słońce w stylu do Saturna oznacza, że konstelacja ma wpływ na bardzo długi, długi czas i pozytywne zmiany. 15 kończy się ten kwadrat, bo masz do 15, czyli ostatnia dekada ma jeszcze y, kwadrat Marsa do 15 kwietnia. Uwaga, ostatnia dekada, to mogą być jakieś prowokacje w pracy, to mogą być jakieś prowokacje związane z twoim y, statusem. E, tak, Mars w znaku wodnika, ktoś chce coś innego, jakieś rebelie, jakieś kłótnie, jakieś nowości. E, e, zna, znowu trze, trzeba się otworzyć na zmianę i od 15 przechodzi do znaku ryb, ustawiając się pozytywnie do twojego, do twojego słońca. Bardzo dobry czas, znowu dalej ten dom przyjaciół, dom social media, dom prac ze stronami internetowymi, czy też pracujesz, ta, także online, bardzo dobry czas, także projekty dla dzieci, temat dzieci, ty z, ty z tymi dziećmi i spełniania marzeń i życzeń, ale jednocześnie, że ta energia Marsu, ma, Marsa w znaku ryb będzie na, naprawdę ci tutaj pomagać, z którą będziesz pracował, i dobrze jest podejmować podczas, po, podczas tych dni, do końca miesiąca, od 15 do końca miesiąca, na pewno decyzje intuicyjne. Czy czuję, czy czuję dany projekt, czy czuję daną przyjazd, czy czuję danego człowieka, czy czuję to, to nowe, co tutaj nadchodzi do mnie, może to ma być praca. Bo tu widzę, że ten Saturn nakazuje ci się spełnić, nakazuje ci się uwolnić. Otwieramy się na zmiany. Tak, czyli ten uran i za, zaćmienia, które na, nadchodzą w twoim, w twoim znaku do wiosny 2023. On zrobi tutaj rewolucję, tak? czyli robi radykalne odnowy, których nigdy w życiu nie przeżyłeś i nigdy już nie przeżyjesz. <gry> Dlatego, że jest tutaj raz na 84 lata i idzie w kierunku nowoczesności, bardzo dalekiej nowoczesności i to na to trzeba się otworzyć. 16 pełnia w znaku uwagi, u Ciebie chodzi o pracę, o organizację dnia codziennego, że inaczej trzeba się przeorganizować. Może jeżeli chodzi o pracę, czy też o Pracowników czy pracodawcę, e, czy też jakieś sytuacje, e, sytuacje związane z pracą, jeżeli ty masz własną działalność, czy też ty pracujesz, może jest zakończenie, pełnia tutaj, zakończasz. Kto podlega, zrezygnuje z tego podlegania, kto za dużo wykonuje obowiązków na innych, może też podczas tego dnia powiedzieć: Nie, 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 dziękuję, to nie jest sprawiedliwie. Inni, kto ma biznesy, interesy, będą tutaj zamykać pewne we współpracę i kooperacje, a dla Wszystkich innych oznacza to, żeby tak się przeorganizować, żeby mieć czas na relaks, na odpoczynek, na jogę, na medytację, na bieganie, na coś pięknego, piękne te tematy, może zmiany odżywiania. Tak? Naukę, czy też zajęcia się jakąś nową współpracą, jakąś nową kooperacją i na pewno nauka czegoś nowego. Wchodzę w nowe kontakty, nowe, w nowe znajomości, otwieram się na to, co jest przyjemne. 17 i 18 kwietnia święta Wielkiej Nocy. Merkury jest w sekstylu do Wenus w koniunkcji do Urana i Słońce w kwadracie do Plutona. No, to, takie sobie te, te święta tutaj wyglądają. Słońce 20 przechodzi do Twojego znaku, ta najlepsza wiadomość tego miesiąca i słońce pozostaje w Twoim znaku przez następne 4 tygodnie. Spełnienia marzeń, spełnienia życzeń. Niech ten rok będzie wspaniały, niech będzie wyjątkowy, niech spełniają się dla byka wszystkie życzenia i wszystkie marzenia, słońce ze słońcem i z merkurem. Jest najlepszy czas na to, aby czuć się wreszcie szczęśliwie, aby spełniać swoje życzenia i marzenia, aby pomyśleć o swoich życzeniach i marzeniach. Może będziesz zmieniał swój imię, może popracujesz nad swoim wyglądem. Dużo radości, dużo pozytywnej energii, dużo zadowolenia, poprawy sytuacji finansowych, pewność decyzji, pewność siebie i tematy relacji. Moc przechodzi na Twoją stronę. Od 20 przez następne cztery, Tygodnie Ty masz tą pozytywną energię słońca i proszę wykorzystaj to jak najlepiej dla siebie. 24 merkury już ustawia się w kwadracie do Saturna, czyli uwaga, znowu nic nie forsować, bo ten Saturn stopuje, jeżeli chodzi o status, jeżeli chodzi o profesję, to co nie jest, nie, nie wchodziłabym w jakieś tematy, co nie jest moją drogą powołania, czy też nie czuję, czy też te z Was, które jeszcze trzymają się jakiegoś statusu, czy trzymają się czegoś starego, proszę zmieniać, proszę otwierać się na zmiany, kto chce, może się uczyć, może inicjować, dlatego, że tutaj wszyte ten, ten Uran i Saturn będą tutaj na pewno wszystko zmieniać i 27 i 28 bardzo dobry dzień, ponieważ merkury ustawia się w sekstylu do Jowisza i w trygonie, w trygonie do Plutona. No, podejrzewam, że przeforsujesz coś, poprawy sytuacji finansowych, załatwienie jakichś jakich ważnych projektów, jakieś, jakieś odważne przedsięwzięcia, coś uda Ci się, coś wyjdzie na Twoją korzyść. I 29 Pluton wyrusza w bieg wsteczny. Pluton działa korzystnie, ko, korzystnie jeszcze do, 20, 29, do roku 2024 i jednak do, do 8 października pozostaje w biegu wstecznym. Czyli jeżeli chcesz coś rozpocząć, jeżeli chcesz coś zacząć, jeżeli chcesz otwierać własne działalności, proszę do 28 kwietnia. Następnie jest taki czas, pomimo że ten Merkury, po, pomimo że ten Pluton jest w biegu wstecznym, stoi w Trygonie, ale będzie to taka spowolniona energia. Dla mnie jest to czas pożegnania. I do 8 października może być tak. Na końcu będzie to pozytywnie, tak? Czyli do 8 października wszystko, co teraz się spowolni, później będzie załatwione, będzie na korzyść, ale mogą być zmiany planów twoich życiowych, zmiany celów. Kto nie wiem, czeka na obywatelstwa, kto załatwia jakieś sprawy sądowe, urzędowe, yy, kto czeka na, na jakieś papiery, może być tak, że to odmawiane, czy też spóźnione, czy będzie trzeba czekać, ale finalnie będzie to. Pozytywnie, e, po, pozytywnie załatwione na Twoją korzyść. E, pluton jest mocą, jest siłą, jest motorem. Będziesz jeszcze coś tutaj do, dogłębnie zmieniał i przemyślał swoje cele życiowe, co nie jest potrzebne. Będziesz tu odchodził od tego, ale bez żadnych trudności, ponieważ jest trygon i 30 tam, tam. Nów w Twoim znaku, drugi Nów Księżyca z pierścieniowym zaćmieniem Słońca w koniunkcji do Urana dotyczy przede wszystkim osób, które są urodzone podczas tego dnia lub też mają ważne planety w tym punkcie, tak? Dlatego, że oznacza to radykalne zmiany życiowe. Efekty zaćmień objawiają się do po 6 miesięcy po zaćmieniach, ponieważ jest to uran. W zależności od tego, gdzie macie pozycję tego, tego słońca, tutaj w tych domach zapraszam do konsultacji, zapraszam, to porad może się przydarzyć radykalne zmiany w życiu, jeżeli chodzi o Ciebie, jeżeli chodzi o relacje, jeżeli chodzi o sytuację domu, czy też drogę powołania. Możliwe wyjazdy, możliwe zakładania własnej działalności, zamykanie jednej relacji, wejście w drugą relację, nagłe wejście w nową relację, inne sposoby zarabiania pieniędzy, przeprowadzki, Cokolwiek, tak? Czyli wszystko, wszystko jest tutaj możliwe, otwierajcie się na zmiany, nie brącie nie się tego, ale wszystko co się wydarzy, wszystko co się wydarzy od 1 do 16 maja ma charakter przeznaczeniowy. Od 30 do 16 maja uważałabym w korytarzu zaćmień z podejmowaniem decyzji. Jakaś głupotka, jakaś drobnostka. Może niestety mieć duży wpływ na Twoją przyszłość, i pamiętaj, że to są zmiany nieodwracalne. Nigdy nie powróci do tej sytuacji, która była. Drogie byczki, ja życzę wszystkim wspaniałego miesiąca kwietnia. Spełniacie swoje życzenia, spełniajcie swoje marzenia, otwierajcie się na tą nową energię wodnikową, pozwalajcie na zmiany i wybierajcie to co czujecie najlepiej. Wszystkiego dobrego. Niech to słońce Wam przyświeca. Przechodzimy do bliźniaków. Drogie bliźniaki, ten miesiąc jest wyjątkowy. Ja zapisałam tutaj dwie kartki i mam nadzieję, że zdążę to wszystko omówić. Kwiecień rozpoczynamy nowiem w znaku byka, który jest korzystny, korzystnie działa dla bliźniaka ponieważ jest w pozytywnym sekstylu nowe szanse i nowe możliwości, ale także słońce do 20 kwietnia także Ci przyświeca, jeżeli chodzi o temat przyjaciół, jeżeli chodzi o temat grup, organizacji, realizowania Twoich marzeń i Twoich życzeń. I ja tutaj widzę, że pojawią się nowi przyjaciele, że pojawią się nowi ludzie, że pojawią się ludzie myślący tak samo, z którymi będziesz mógł coś organizować, z którymi będziesz mógł się rozwijać, spełniać bardzo dobry czas na pracę online bardzo dobry czas na organizowanie online jakichś spotkań, czy to ma być na Zoomie, czy to ma być na skiepie, czy to wszystko, co jest związane z online, ale także widzę protekcję ze strony grupy, protekcję ze strony organizacji. Na pewno bym to wchodziła, nawet jeżeli jest to coś nowego, Coś innego, co nigdy nie robiłeś i nigdy nie znasz, tak? Ta energia te, tego słońca w znaku barana daje ci właśnie odwagę, motywację, siłę, ale może na, na początku może się przerażyć. Wow, tego nie umiem, czy tego nie robiłem. Masz to robić, masz tutaj wychodzić, masz inicjować, bo <laughs> merkury pozostaje do 11 kwietnia w znaku barana i jest to świetny czas na zakładanie biznesów, na zakładanie interesów, na zarabianie pieniędzy, na handel wszelkiego roz, rodzaju na stawanie egzaminów, na komunikację na pisanie na wyjazdy na jakieś przedsięwzięcia także z dziećmi, może tematy dzieci, może coś dla dzieci co, coś robić, ale przede wszystkim pracę, pracę online i realizację swoich, swoich marzeń Swoich życzeń, ale także temat biznesu. Jeżeli ktoś chce coś zainicjować, chce coś zrobić, chce otworzyć własne biznesy, wszystko proszę do 29 kwietnia. Następnie Pluton będzie wyruszał na 6 miesięcy do 8 października w bieg wsteczny, ale także później będzie Saturn, Merkury i Mars w Twoim znaku. Czyli energia słońca prześwieca ci do 20 kwietnia. Siła, moc, przyjaciele, yy, przyjaźnie, możliwość wejścia w nowe przyjaźnie, w nowe znajomości, które będą korzystne dla, na długi, długi czas. Biznesy, interesy, zarabianie pieniędzy, przypływ pieniędzy i realizacja czegoś z grupą ludzi podobnie myślących, w to bym natychmiast wchodziła do 11 kwietnia i znowu księżyca widzę nowy projekt, nowa inicjatywa, zainicjowanie coś nowego, w co masz wskakiwać, co masz ro robić, dlatego że to przyniesie ci korzyści na cały rok, na następne 12 miesięcy. 5 kwietnia już bym uważała, Saturn łączy się z Marsem. Jest to niestety w świecie konstelacja dramatu. Dla Ciebie ten Saturn i Mars działa korzystnie, bo Mars pozostaje w wodniku do 15 kwietnia, czyli energia, siła, moc jest przy Tobie, ale podczas tego dnia nie forsowałabym nic. Tak, bo z jednej strony Mars chce, Saturn go zatrzymuje, jeszcze Wenus jest tutaj po, podczas tego dnia w znaku Wodnika i widzę, że z energią tego Marsa, który jest w dziewiątym domu, bardzo dobry jest czas na, UKE, na naukę, na studiowanie, na wyjazdy, na poszerzanie swoich horyzontów. Widzę dużo bliźniaków, będzie wyjeżdżać, czy też planować, może coś jest planowane, jakieś wyjazdy, jakieś retreats, szkolenia, poszerzanie swoich horyzontów, coś z, wo z wodnikiem, tak? czyli kraje nowoczesne, kraje y, współczesne, kraje, gdzie, y, które y, są zabezpieczenia, bardzo dobry czas. Jeżeli chodzi także, ktoś na przykład ma jakieś sprawy sądowe, urzędowe z policją, z, policją, z obywatelstwem, sądami, tak? czy też potrzebujesz pomocy jakiegoś adwokata, to teraz proszę to inicjować, teraz proszę zaczynać, ale także mogłoby być tematy relacji, tematy partnerstw, jakieś relacje, połączenie, czy też wyjazdy w związku z, Połączeniem par, czy też miłość, ktoś jest partner, czy partnerka jest na zagranicy, czy jest dalej, czy jest na jakiejś odległości. Tutaj widzę, że te plany będą realizowane i z energią tego Marsa, tak? czyli spełnienia osobistego, ale także z pomocą przyjaciół. Przyjaciele ci pomagają. Bardzo duża siła przyjaciół pomoże ci zrealizować Twoje życzenia i marzenia. Merkury stoi w pozytywnym aspekcie do Saturna i do Marsa ze znaku Barana. 8, 10, nie, 10 nie, czyli 7 kwietnia i 8. Te planety działają dla Ciebie korzystnie, czyli dobre wiadomości, dobre. E to dobre informacje, dobre wiadomości, jakaś nagła wiadomość, nie wiem, ktoś dostanie jakiś papier, spełni się jakieś marzenie, zakończenie pozytywne sądu, ktoś dostanie, nie wiem, obywatelstwo czy jakieś pieniążki czy. Yy... Coś ważnego z jakichś wysokich urzędów, które pomogą Ci zrealizować Twoje życzenia i marzenia, i ten Merkury, planeta biznesu, planeta interesu działa dla Ciebie korzystnie do 11 kwietnia. Wykorzystaj to. Przeprowadź do 11 kwietnia wszystkie rozmowy. Powysyłaj, co masz wysyłać, czy chcesz mailować, czy chcesz zrobić jakieś. Terminy, czy szukasz pracy, czy chcesz wyjechać gdzieś, czy chcesz z kimś pogadać, czy, czy masz jakiś projekt, czy chcesz coś napisać. Wszystko proszę tutaj do 11, ponieważ to przynosi przede wszystkim Ci poprawę sytuacji finansowej. 12 dochodzi do połączenia Jowisza z Neptunem, i podczas tego dnia, także już od 5, Wenus znajduje się w znaku ryb. To połączenie u Ciebie odbywa się w 10 domu. I u ciebie chodzi o spełnienie, dom kariery, twój status, twoja droga powołania. Ponieważ wszystkie inicjatywy, decyzje, myśli, inspiracje, które dookoła tego dnia będą ci krążyć w głowie i wydarzenia, to co się wynosi, daje efekty, i będzie to bardzo ważne na następne 12 lat, otworzyłabym się na tą energię ryb, aby coś wyczuć. Czy jesteś na swojej drodze powołania? Czy spełniasz się, czy rozwijasz się, czy robisz to, co lubisz, czy rozwijasz się kreatywnie? Może e, zastanowiłabym się, do czego dążę w moim życiu, co jest moim celem życiowym, co chcę osiągnąć w swoim życiu? Czy czujesz tą profesję, którą robisz? Czy rzeczywiście jest to to, gdzie możesz swoje talenty wykorzystać? Gdzie możesz? gdzie możesz się identyfikować ze swoją pracą, z tymi czynnościami, które lo, robisz, gdzie angażujesz się nie tylko sercem, ale swoją duszą. I to będzie bardzo ważny dzień dla bliźniaków. Dla wszystkich bliźniaków. Ponieważ ten Jowisz i Neptun stoi w kwadracie, coś zostanie odsłonięte. Jest jakaś inspiracja, jest jakaś myśl, jest jakieś zrozumienie, ale także decyzje, jakieś decyzje mogą być, że Ci się objawią, co chcesz naprawdę zmienić w swoim życiu, jeżeli chodzi o tą drogą powołania. Czy czujesz się dobrze? Odbudowa czegoś nowego, odbudowa Twojego statusu, twój status, twoja kariera. Jeżeli chodzi o status, może także dotyczyć to relacji i partnerów ze wszelkiego rodzaju, ale także sytuacji w domu. Ja widzę, że wiele bliźniaków będzie się przeprowadzać do wiosny 2023, będzie coś zmieniać, ale przez to może właśnie zmiana, może be, będzie właśnie ta zmiana tego statusu i drogi powołania. Te z Was, które nie są jeszcze na drodze powołania, te z Was, które nie czują tego miejsca, to co robią, będą od tego momentu pracować nad swoim życiowym spełnieniem. 15 Mars przechodzi do znaku ryb, czyli energię Marsa, energię inicjatywy, działania. Przyświeca Ci motywacja, siła, pewność siebie, masz to do 15 kwietnia. Następnie tak, że przechodzi do znaku ryb i tutaj ta energia tak sobie działa, ponieważ Mars będzie się łączył i z Jowiszem i z Neptunem i przebywał w znaku ryb, tutaj jest, jeżeli chodzi o decyzję, o podejmowanie decyzji, tak sobie tak? wręcz przeciwnie, tu jest takie wycofanie, przemyślenie, zamyślenie, zapomnienie, że możesz czegoś, co, coś nawet za, zapomnieć. Ale także może być tak, że dla niektórych z Was, niektórym z Was dopiero będzie się teraz po koniunkcji tego Jobisza Jowisza z Neptunem rzeczywiście objawiać, czy mam tu zostać, czy czuję się dobrze, a może z czegoś rezygnować. Nie ryzykowałabym. Pamiętamy, że jesteśmy w korytarzu zaćmień i wszystkie decyzje, które podejmiemy od 1 od do 30 i jest pierścieniowe zaćmienie na nowym znaku byka do 16 maja, decyzje mają charakter stały. Charakter nieodwracalny. Decyzję podejmuj najlepiej do 15 kwietnia, tak? Jeżeli chcesz tutaj naprawdę realizować swoje plany, swoje życzenia, czy masz jakieś cele wyższe, jakieś inicjatywy, gdzie coś chcesz zainicjować, bardzo dobry jest czas, ponieważ słońce przyświeca ci aż do 20 z, ze znaku Barana, ale także z Merkurem. To na pewno bym takie bardzo ważne decyzje, jeżeli chodzi o Twoją przyszłość, czy o twoje cele życiowe do 15, ponieważ po 15 ta energia może się tutaj rozciągnąć i właśnie w tym kierunku nawet, że możesz coś zapomnieć, czy może coś zrezygnować. Czyli uwaga. Jednocześnie podczas tego dnia Lilith przechodzi do znaku Raka i u ciebie, czyli Lilith była cały czas teraz w twoim znaku i 15 przechodzi na 9 miesięcy do znaku Raka stawia się przed tobą. Ta Lilith prowokuje. Ta Lilith nie zgadza się na tematy podlegania i u ciebie chodzi o tematy wartości, zarabiania pieniędzy i poczucie własnej wartości. Czy czujesz się wartościowo sam ze sobą? Czy Zarabiasz pieniądze, do zarabiania pieniędzy, wykorzystujesz swoje talenty. W jaki sposób zabezpieczasz się? Czy czujesz sam się ze sobą bezpieczny? Czy umiesz wewnątrz siebie sam? E, zabezpieczyć siebie i czujesz to poczucie, bezpieczeństwa obojętnie co nadchodzi, obojętnie co się dzieje, ta Lili, uwaga, jeżeli chodzi o pieniądze i tematy podlegania, na pewno będzie tutaj prowokować. No, no ona potrafi także zrobić dziurę w brzuchu, nie wchodziłabym tutaj w prowokacje, może tu chodzi właśnie o tematy zabezpieczeń, czy też pieniądze wspólne wszelkiego rodzaju, pilnowałabym tutaj na, na pewno, czy też wykorzystała do zarabiania swoich talentów, próbowała przynajmniej właśnie yy, sw sw swoje, swoje hobby, swoje pasje, czy też to, co umiesz, ale szła też w kierunku zabezpieczania, zabezpieczenie, zabezpieczania siebie i temat pracy nad swoją wartością. Czy kochasz siebie, czy akceptujesz siebie, czy otaczasz siebie opieką, czy czujesz się ty najpierw ja, ja na pierwszym miejscu, ponieważ w tym kierunku ma iść. 16. Pełnia w znaku wagi. Ta pełnia jest w pozytywnym aspekcie, w pozytywnym trygonie. Zakończenie jakiegoś tematu u ciebie, ponieważ jest to w trygonie, wydarzy się coś samo w pozytywnym sensie. Dużo kreatywności, tematy dzieci, coś te tematy dzieci tutaj nam krążą. Dużo twórczości. Może to być temat zakochania, może być temat wejścia yy, w. Te, temat wejścia w jakieś nowe projekty, może właśnie zakładanie biznesy interesu, więcej zabawy, więcej przyjemności, więcej miłości, czas na relaks, czas na miłość, czas na zakochanie. Nowy projekt, nowe biznesy, interesy i 20 słońce opuszcza znak barana. Do 20, czyli jest na korzyść i będzie Ci pomagać do 20, czyli dużo takiej pewności siebie, radości, zdecydowania, realizacja i. Wspólnota, jedność, pomoc ze strony przyjaciół, kolegów, ludzi podobnie myślących, następnie przechodzi do znaku byka, i tutaj będzie dochodziło do nowiu z pierścieniowym zaćmieniem słońca. Ponieważ u ciebie ten dom jest za tobą, może chodzić o taki temat zamykania przeszłości, odchodzenia od pewnych planów, od pewnych wizji, które nie są teraz dla ciebie ważne. Pogodzenie się ze sobą, pogodzenie się ze swoją duszą, dogadanie się ze swoją duszą, ale także y, dla pewnych bliźniaków wyjazdy, odchodzenie od czegoś, może wyjazdy do sanatorium, to mogą być także wyjazdy, emigracja, to mogą być zmiany planów, dla innych nauka, rozwój. Pisanie, przygotowanie czegoś w ukryciu, ponieważ Merkury pozostanie, yy, po, pozostanie w, znaku, yy, w znaku byka tak? i Słońce od 24, coś tutaj się dzieje w ukryciu. Tak? Czyli coś tutaj, uwaga, bo, ponieważ te za, zaćmienia, ten nów księżyca będzie w Twoim 12 domu. Może być tak, że jakieś tematy, które są ukryte, wyjdą niestety na jaw. Dodatkowo może być tak, że słońce Merkury i te, ten nów, drugi nów 30 kwietnia w koniunkcji do Urana może być tak, że niestety rozpoznasz, bo to jest dom ukrytych wrogów. Kto działa przeciwko Tobie? Kto jest Twoim wrogiem? Kto jest Twoim przyjacielem? Z kim chcesz współpracować? Z kim nie chcesz współpracować? Ale także uważałabym na tajemnicę, tak? żeby tutaj nic nie wyszło, co... Co nie chcesz, ale także może być tak, że niestety dowiesz się, kto naprawdę jest Twoim, twoim, twoim bliskim przyjacielem, czy też kto tutaj coś udaje. Słońce przechodzące do znaku byka pozostaje 4 miesiące, 4 tygodnie w znaku byka i oświeca ten dwunasty dom. W tym dwunastym domu jest zostawianie, zamykanie. Odchodzenie, przygotowanie się na czas, gdy Słońce wejdzie do Twojego znaku. Ponieważ jesteśmy do 16 maja w korytarzu zaćmień, razem z tym Uranem, Słońcem i Merkurem, uwaga, i jeszcze do 30 kwietnia za zaćmienie w koniunkcji do Urana, Uwaga na plany. Jeżeli robisz coś w ukryciu, czy też masz jakieś zadania, pracujesz nad jakimś projektem, który nie chcesz, żeby, żeby po prostu świat o tym wiedział, to mu nie przekazywałabym, nie rozmawiałabym nawet. O tym, tak? Czy też uważałabym w ogóle na to, co przekazuję, tak? po, ponieważ tutaj jest, nagle są nieoczekiwane zmiany, typuję, że niektórzy z Was nagle nieoczekiwanie wyjadą, czy niektórzy nagle nieoczekiwanie zmienią swoje plany. Dla niektórych może to oznaczać temat zdrowia, temat wyjazdu do jakiegoś sanatorium, wyjazdu za granicę, gdzieś daleko, emigrację. Ale także, no, nie, niestety to jest związane tutaj z przyjaciółmi, tak? W, w jakimś takim nie, niekorzystnym, niekorzystnym aspekcie, czy właśnie. Do Doświadczenie, że ktoś ma, może być Twoim wrogiem, czy ktoś może być, nie, nie być Twoim przyjacielem, a uważałeś go za przyjaciela, czyli uwaga, też jeżeli masz jakieś tematy, które nie chcesz, aby były przekazane dalej, to nie za bardzo tutaj do 16 maja omawiałabym to z osobami, którymi do końca nie ufasz. Jednak ma, bliźniak ma bardzo dużo pozytywnych aspektów, czyli miesiąc przedstawia się bardzo imponująco. Tematem takim najważniejszym, jeszcze raz, Mars, energia sprzyjaci do 15 kwietnia na działania, na inicjatywy, na e, przede wszystkim rozpoczynanie czegoś nowego. Słońce przyświeca z barana do 20 kwietnia. Jest moc, jest siła, jest motywacja, jest pewność siebie. Poprawy sytuacji finansowych, tak czy siak, ponieważ Merkury działa korzystnie, do 11 maja pełnia w pozytywnym, w pozytywnym aspekcie. Bliźniaki, otwórzcie się razem z połączeniem Jowisza i Neptuna na to, co czujecie: wchodzić w te emocje, wchodzić w te uczucia, wykorzystać swoje talenty. Co myśli, inspiracje, co Ci wpadnie w tym miesiącu do głowy? To, co się objawi, ma wpływ na kolejne 12 miesięcy. Otwierajcie się na to, co czujecie, co czuje się dobrze, co czuje się dla Was najbezpieczniej i gdzie możecie się naprawdę spełnić. Życzę wszystkim wspaniałego miesiąca kwietnia. Pozdrawiam, zapraszam do konsultacji, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do lajkowania i komentowania. Wszystkim znakom, zodiakom, życzę wspaniałego kwietnia. Pozdrawiam serdecznie.